Dzień dobry Państwu. Ja mam dzisiaj przyjemność poprowadzić dwa panele. Pierwszy z nich będzie na temat Karla Mengera w teorii ekonomii i metodologii ekonomii. I żeby o tym podyskutować, mamy tutaj trzech panów doktorów. Idąc ode mnie najbliższych, chciałbym powitać doktora Krzysztofa Turowskiego, informatyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także filozofa i ekonomistę, który już od wielu lat z Instytutem Misesa współpracuje. Dalej siedzi doktor Jakub Bożydar-Wiśniewski, także już wieloletni wykładowca Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa, jedyny wykładowca, który wykładał na wszystkich szkołach instytutów, więc jeśli tylko mieli Państwo okazję na którejkolwiek z tych szkół poznawać lepiej dorobek Austriaków, to z pewnością Państwo go znają, a na co dzień jest adiunktem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I jako trzeciego chciałbym powitać doktora Norberta Slęzoka. Norbert z kolei zajmuje się głównie teorią polityki, ale także metodologią nauk społecznych czy etyką. Swoją pracę doktorską poświęcił akurat Hansowi Hermanowi Hoppemu, ale posiada tę rzadką już wśród nas umiejętność, że zna język niemiecki, więc doskonale może także zgłębiać myśl między innymi Karla Mengera, z której wiele jest dostępnych cały czas jedynie w niemieckim oryginale. Wszyscy trzej panowie są autorami rozdziałów w naszej książce poświęconej Karlowi Mengerowi. Niech żyje rewolucja, 150 lat zasad ekonomii Karla Mengera pod redakcją dr Alicji Sielskiej. I może zaczynając niejako od tej książki, chciałbym zapytać Krzysztofa, twój rozdział poświęcony jest inspiracjom filozoficznym Karla Mengera, więc takie pytanie, skąd filozoficznie wziął się Karl Menger, skąd wzięło się jego myślenie i podejście do ekonomii? Znaczy, to jest w sumie dobre pytanie, od którego chciałbym zacząć nieco szerszego kontekstu, mianowicie dziedzina, która się nazywa właśnie szukaniem źródeł filozoficznych, szukaniem czy historią idei, czy też bardziej kolokwialnie mówiąc wpływologią, no to ona jest, wydaje się, z jednej strony bardzo prosta, gdyż pewnie każdy, jak tutaj jest na sali zgromadzony, spotkał już się z dziełami typu bez Platona nie byłoby komunizmu i rewolucji bolszewickiej, albo bez Marcina Lutra nie byłoby nazizmu i II wojny światowej. Więc takich dzieł powstaje dużo. Z drugiej strony problem właściwego ujęcia tego, skąd się wziął konkretny badacz, też bywa trudniejszy, zwłaszcza w przypadku kogoś takiego jak Karl Menger, który zawodowym filozofem nie był. Też to, w jaki celu on wykorzystywał swoje ewentualne wyniki metodologiczne, było mu potrzebne po to, żeby robić jak najlepiej ekonomię. Więc traktował też swoje poglądy metodologiczne instrumentalnie i też często wykorzystywał je w polemicznym celu, że właściwie to, dlaczego on się zajął na dobre metodologią, wynikało z tego, że musiał stoczyć spór z tak zwaną niemiecką szkołą historyczną, która odrzucała możliwość istnienia uniwersalnych praw ekonomii i twierdziła, że właściwie to, co powinniśmy robić, to gruntowne badania historyczne, a nie szukać jakichś abstrakcyjnych praw, które i tak nie będą miały przełożenia. Karl Menger przeciwstawił się temu i teraz znowu, jeżeli sięgniemy do takich podstawowych opracowań, to znajdziemy bardzo często tezę na przykład u Davida Gordona w takiej bardzo popularnej pracy o filozoficznych źródłach szkoły austriackiej, że Karl Menger był arystotelikiem. I rzeczywiście, że trzymał się tych głównych idei, które można przeczytać u wybitnego greckiego filozofa. Problem w tym, że jeżeli spróbujemy się zagłębić i przejdziemy poza te hasła, nie patrzymy tylko jako taką wielką narrację, w którą miałby się wpisywać i spojrzymy, jak rzeczywiście Menger się wypowiadał, natrafimy na pewien problem. No właśnie, Menger był filozofującym ekonomistą, więc z jednej strony możemy się odwołać do tego, co on zawarł w swoich pracach metodologicznych, z drugiej strony to, co również profesor Kwaśnicki zaprezentował, bardzo lubił notować na marginesach swoich książek, ale również i cudzych, więc możemy sięgnąć do jego archiwów.
w Tokio przede wszystkim jest. Tylko że problem z sięgnięciem do archiwów jest taki, że raz, że są w Tokio i są dość rzadko otwierane, a dwa, że jest 25 tysięcy tomów. Naprawdę powodzenia, kto by próbował się przebić. Tam na stole jest, nie wiem, tak policzyłem z grubnie około 150-200. Wyobraźcie sobie, że jest 250 takich stołów. I na każdy jest, w każdym są jakieś notatki, w każdym są uwagi, no i jeszcze do tego zapisane często niezbyt czytelnym charakterem pisma. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu, co Karl Menger twierdził, opublikował i podpisał i nie wahał się wydać pod swoim nazwiskiem, no to mamy kilka tez, które rzeczywiście mogłyby się kojarzyć z Arystotelesem. Mamy stwierdzenie, że istnieją pewne nauki teoretyczne. I znowu, nie do końca to jest arystotelizm, bo mamy nauki teoretyczne, które są takie jak ekonomia, takie jak również nauki społeczne. U Arystotelesa było to trochę inaczej sformułowane. Było, że nauki dotyczące nauki o człowieku nie mogą być takie ścisłe, nie mogą istnieć uniwersalne prawa, bo tutaj mamy czynnik wolnej woli. Więc tu się pojawia pierwszy zgrzyt. Drugi zgrzyt pojawia się, jeżeli spojrzymy na to, że Karl Menger jako drugą dziedzinę uznawał nauki historyczne. Nauki historyczne, w zasadzie taką pełną świadomość, to też jest, dla nas to może jest jasne, że historia jest dziedziną uniwersytecką. Nauki historyczne zdobyły taką pełną autonomię gdzieś dopiero od początku XIX, końca XVIII wieku. I też jako pełnoprawne nauki były od tego wyróżniane. I to też jest podział, który zdecydowanie nie pochodzi stamtąd. To jest już czynnik nowożytny. Podobnie, jeżeli byśmy się zastanowili nad tym, czy Menger używał języka arystotelesowskiego. Owszem, ale pewnie część z Państwa słyszała wypowiedź filozofa Alfreda Whiteheada, który mówił, że cała filozofia to są przypisy do Platona. Jeżeli tak, no to nie byłoby fałszem stwierdzenie, że połowa tych przypisów to są przypisy do ucznia Platona, czyli właśnie do Arystotelesa. No i tutaj to, że Menger by używał podobnego języka, no to by wynikało z jakiejś takiej ogólnej kultury filozoficznej, czy ogólnego wykształcenia, które nabywał każdy człowiek właściwie do naszych czasów, czy może do czasów całkiem niedawnych. Więc sprawa samych inspiracji Mengera jest bardziej złożona i to, co starałem się wyróżnić, to wyszukać poszczególne elementy, które nie pasują do tego wzorca, które pokazują, że Menger z jednej strony dużo czytał Arystotelesa, brał go poważnie, ale też również istniało wiele różnych innych wątków, w które próbował włączyć i podporządkowywał wszystkie swoje rozważania temu, żeby usadzić teorię ekonomii na metodologicznym gruncie, niezależnie od tego rzeczywiście, które poglądy, skąd by pochodziły. Nie był w tym sensie człowiekiem jednej szkoły, człowiekiem jednej doktryny, tylko był ekonomistą, który miał znakomity przegląd literatury, no i odwoływał się właśnie do konkretnych poglądów. Tam w tym rozdziale wskazujesz, że Mengerowi przypisujesz w zasadzie wszystkie możliwe orientacje filozoficzne. Jedni twierdzą, że był kantystą, inni, że był arystotelikiem, inni jeszcze widzą w nim jakiegoś romantyka. Czy jakby to wynika z tego, jak kiepsko zdefiniowana jest ta dziedzina badań, ta historia idei i jak łatwo coś tam udowodnić, czy raczej z tego, że Menger nie był tutaj tak wyraźnie po której stronie? Jaki tutaj mamy problem? Znaczy, trochę wynika to z tego, że Menger nigdy wyraźnie nie stwierdził, że należy do tej szkoły, a z reguły tak jest w historii idei, że niestety badacze często są wiedzeni tym, że szukają tego, jakie rzeczywiście poglądy mają. No i niestety tej pokusie nie oparli się nawet przedstawiciele szkoły austriackiej, którzy mają też współcześnie tendencje postrzegania, ponieważ ekonomię postrzegamy jako nadbudowywanie się kolejnych teorii od Mengera przez Eugena von Bumbawerka po na przykład patrona instytutu, czyli Ludwika von Misesa, to mamy tendencję do postrzegania również Mengera jako prekursora tych następnych Austriaków, w szczególności Misesa, przez pryzmat metodologii. I tutaj na przykład rozdział Norberta świetnie pokazuje różnicę pomiędzy Mengerem a Misesem i że takiej ciągłości ciężko byłoby doszukać się bezpośrednio. I że były to rzeczywiście rozważania, które wyrastały z odrębnego tła, z odrębnego wykształcenia, ale też warto badać i warto odkryć tego prawdziwego Mengera, nawet jeżeli się z nim nie zgodzimy, po to, żeby porównać i zrozumieć lepiej nasze obecne stanowisko. To w takim razie, skoro już Norbert został wywołany, to może w takim razie się zapytam, jak wedle twoich badań
Menger jako metodolog się prezentuje, zwłaszcza na tle jego późniejszych uczniów, czy też osób, które uważały się za jego kontynuatorów? Prezentuje się w sposób, powiedziałbym, zaskakujący. Kiedy się czyta metodologiczne dzieło Mengera, badania nad metodologią nauk społecznych, to można się momentami bardzo zdziwić, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Menger jest niekwestionowanym ojcem, założycielem szkoły austriackiej i ilekroć jego następcy dokonują jakichś odniesień historycznych do korzeni szkoły, to zawsze powołują się na Mengera jako swojego prekursora, ojca założyciela, patrona intelektualnego, ale wydaje się, że istnieje pewnego rodzaju pęknięcie albo pewnego rodzaju dysproporcja pomiędzy merytorycznymi i metodologicznymi odwołaniami do Mengera. Przez merytoryczne rozumiem rzeczowe, odnoszące się do samej ekonomii, a nie do wskazówek dotyczących tego, jak uprawiać ekonomię. Jeżeli mówimy o tym aspekcie merytorycznym, jeżeli mówimy na przykład o teorii wartości, o teorii cen, o słynnym prawie imputacji i tak dalej, to tutaj bezpośrednie nawiązania do Mengera u Misesa, u Rothbarda i wielu innych są regularne z oczywistych względów. Jeżeli natomiast pomyślimy o metodologii właśnie, o tym drugim wielkim dziele Mengera, to tutaj tych odwołań już nie ma. Ba, jeżeli przyjrzymy sobie po skorowidzach wątki metodologiczne, na przykład u Misesa, który przecież o metodologii pisał bardzo dużo, poświęcił temu dwa osobne traktaty, do tego cała pierwsza część ludzkiego działania jest temu poświęcona, to w tych pracach cytatów z Mengera, ani nawet przypisów do niego, w tych fragmentach poświęconych zagadnieniom metodologicznym, nie ma żadnych. Za to Mises komentuje w jednym miejscu metodologiczną spuściznę Mengera w taki sposób, że Menger co prawda wniósł wielki wkład przełomowy, rewolucyjny w rzeczy samej wkład w rozwój teorii ekonomicznej, ale metodologicznie pozostał zacofany, pozostał pod wpływem doktryn szkoły klasycznej i właściwa metodologia, czy właściwe samorozumienie ekonomistów znajdujących się już pod wpływem rewolucji marginalistycznej musiało się dokonać dopiero później. Menger by dobrze robił, ale z metodologicznego punktu widzenia według Misesa nie do końca potrafił dobrze opisać i scharakteryzować to, co właściwie robi. I faktycznie, jeżeli się przyjrzymy temu, co znajdujemy w Untersuchungen, to tych takich zasadniczych różnic, zwłaszcza w stosunku do tej misesowskiej linii szkoły austriackiej, Mises, Rothbard i ich następcy, jest kilka i to są różnice zasadnicze, przy czym jedna ma też charakter takiego wyraźnego napięcia czy niespójności w myśli samego Mengera. Więc różnica pierwsza, wymienię, bardzo krótko scharakteryzuję te trzy różnice. Różnica pierwsza polega na tym, że to misesowskie przynajmniej skrzydło szkoły austriackiej, jak pewnie większość z Państwa wie, stoi zdecydowanie na stanowisku metodologicznego apriorizmu. Teoria ekonomii rozwija się na bazie niepowątpiewalnego, nieobalalnego aksjomatu działania, refleksyjnie bada ludzkie działanie, by następnie dedukcyjnie wyprowadzić z tego w sposób apodyktycznie konieczny konsekwencje dla ekonomii, dla gospodarki. Natomiast według Mengera wygląda to troszeczkę inaczej. U Mengera nie mamy niczego w rodzaju aksjomatu działania. Nie mamy też przekonania, że teoria ekonomii funkcjonuje na podobieństwo matematyki, logiki, generalnie nauk formalnych, zwłaszcza w takiej realistycznej interpretacji, zgodnie z którą one są i koniecznie prawdziwe, nie trzeba ich twierdzeń weryfikować empirycznie, nie trzeba chodzić po lesie i oglądać trójkątnych kawałków mchu, żeby sprawdzić, czy twierdzenie Pitagorasa działa i tak dalej. Co więcej, ta matematyka, geometria uczą nas czegoś o rzeczywistości. Podobne jest wyobrażenie Misesa i jego następców o ekonomii. Natomiast Menger takiego wyobrażenia nie ma. On uważa, że można wyróżnić w każdej nauce
dwie orientacje, z których jedną on nazywa ścisłą, a drugą empirystyczno-realistyczną. Jeżeli chodzi o te, i tu już mamy pierwszą wyraźną różnicę, jeżeli chodzi o tę empirystyczno-realistyczną orientację, to ona ma zasadniczo charakter indukcyjny. Polega na obserwowaniu, zbieraniu danych, następnie generalizowaniu ich, indukcyjnym wyciąganiu wniosków ogólnych. I Menger uważa, że taki element jest obecny w każdej nauce, również w ekonomii. Co ciekawe, mimo że Unter Suchungen to dość długa książka, zresztą zawierająca sporo powtórzeń, to akurat ten wątek nie jest rozwijany i nie dowiadujemy się, na czym właściwie miałyby polegać takie empiryczne, statystyczne czy indukcyjne prawa w ekonomii, ale Menger stwierdza, że istotna część nauki ekonomii składa się właśnie z takich praw nie a priorycznych, tylko budowanych czysto empirycznie w oparciu o obserwacje. To już dla Misesa, jego następców, jest rzeczą wykluczoną. Prawdziwą ekonomią jest tylko to, co stanowi logiczną konsekwencję podstawowych teorematów prakseologicznych, które są a priori, są niezależne od doświadczenia. Druga orientacja, ta ścisła, i tutaj wchodzimy w kolejny wątek, ona daje nam prawa ścisłe, według Mengera, jak on mówi, prawa przyrody, prawa natury, Naturgesetze. One nie znają wyjątków, są absolutnie uniwersalne. Ale prawa te osiągamy nie na drodze dedukcji z jakichś koniecznych aksjomatów, które racjonalna istota musi przyjąć, jeśli chce być dalej racjonalna, tylko, jak mówi Menger, dokonujemy sobie pewnych idealizacji. Wyabstrahowujemy z realnej, abstrahujemy z pewnej realnej, z realnej rzeczywistości pewne jej właściwości, które nie występują w stanie czystym w tejże rzeczywistości. Opisujemy te elementy i wyciągamy z tego konsekwencje. I to znowu, zdaniem Mengera, odbywa się we wszystkich naukach, nie tylko w ekonomii. Menger na przykład uważa, to można się zastanawiać, na ile jest to poprawne podejście, że pierwiastki w chemii są takimi wyidealizowanymi, nie występującymi w postaci czystej w przyrodzie jakościami czy elementami. I z tego płynie też przy okazji jeszcze jedna ważna konsekwencja, mianowicie Menger nie uważa, że istnieje fundamentalna różnica metodologiczna pomiędzy naukami o człowieku a naukami przyrodniczymi, w opozycji do Misesa i jego następców, rzeczników radykalnego dualizmu, w którym mamy z jednej strony nauki o przyrodzie, z drugiej strony nauki o człowieku i one muszą mieć swoje metody odrębne stosownie do odrębności przedmiotu. U Mengera mamy, to też jest kolejna różnica, pewną jedność nauk właśnie wynikającą z tego, że te dwie orientacje, empirystyczno-realistyczna i ścisła, współwystępują ze sobą we wszystkich naukach. I teraz rzecz najważniejsza w kontekście tej opozycji pomiędzy stricte a priorystycznym Misesem i jego następcami, a Mengerem. Menger uważa, że w tym dobieraniu tych najprostszych, wyidealizowanych elementów, od których zaczynamy przeprowadzać proces dedukcji na gruncie orientacji ścisłej, my je abstrahujemy niejako na mocy pewnej decyzji. Nie z jakiejś konieczności dyktowanej nam przez naturę rzeczy, tylko na mocy pewnej metodologicznej decyzji. A więc wprowadzamy pewną konwencję. I zdaniem Mengera kamieniem, takim najprostszym elementem, kamieniem probierczym nauki ekonomii w tej orientacji ścisłej nie jest, tak jak u Misesa, aksjomat działania, tylko figura człowieka ekonomicznego. Pogląd, że, jak mówi Menger, ludzie przezornie, przynajmniej ja to tak tłumaczę, tam w oryginale niemieckim się pojawia słowo verzorglich, zabiegają o realizację swoich materialnych potrzeb i tylko tym się ekonomia zajmuje, tylko tą realizacją tylko materialnych potrzeb. I prawa ekonomiczne, nawet jak mówi Menger, prawa podaży i popytu, obowiązują tylko przy tym założeniu, że aktorzy, których działania, czy działające podmioty, których działania analizujemy, właśnie tylko tą przezorną troską o swoje materialne interesy się kierują. Menger oczywiście zdaje sobie sprawę, że żeby zapożyczyć frazę od Madonny, niekoniecznie jesteśmy wszyscy material girls, ale na tyle dużo z nas jest, że analizy tego rodzaju są płodne i przydatne w analizie rzeczywistości. Więc mamy podejście konwencjonalistyczne, które z kolei, to jest to napięcie, o którym mówiłem, wchodzi w pewien konflikt z gdzie indziej deklarowanym, o czym mówił choćby profesor Kwaśnicki w swoim wykładzie, z realizmem Mengera. Mamy tutaj
pewnego rodzaju sprzeczność. Menger z jednej strony odrzuca matematykę w ekonomii, ponieważ to by było nierealistyczne, stałoby w sprzeczności z naturą ludzkiego działania, żeby opisywać je za pomocą języka matematycznego. Co jest argumentem opierającym się na ogólniejszej przesłance, że nauka musi być realistyczna. Z drugiej strony jednak pogląd Mengera na ekonomię, ten wyrażający się w jego koncepcji orientacji ścisłej i poleganiu w ekonomii na figurze człowieka ekonomicznego, pogląd Mengera na metodologię ekonomii ostatecznie realistyczny nie jest. Nie jest konsekwentnie przynajmniej realistyczny. No i na koniec ostatnia rzecz, już bardzo krótko, bo i tak długo mówię. Co prawda, jak pewnie większość z Państwa wie, książka Mengera była reakcją polemiczną na niemiecką szkołę historyczną, która, tak jak zresztą już Krzysztof mówił, odmawiała w ogóle ekonomii prawa do bycia ogólną teorią, opowiadała się właściwie za zredukowaniem jej do historii gospodarczej. Menger przeciwko temu występował, ale i tu znowu mamy wyraźną różnicę w stosunku do Misesa i jego z kolei sukcesorów. Menger zgadza się z ekonomistami z szkoły historycznej i w ogóle z całą tradycją historyzmu obecnego w filozofii niemieckiej, że metodologia nauk historycznych musi być metodologią nie indywidualistyczną, tylko holistyczną. Dlatego, że ostatecznym elementem, ostateczną daną analizy historycznej jest pewna totalność, pewna całość kultury danego narodu, danego folku, jak mówi Menger, poza którą już się nie da zejść, że tak powiem, niżej do jakichś jednostek. Żeby to zilustrować jakimś przykładem, wiemy, na przykład, przywołam taką konwencjonalną mądrość dotyczącą kultury politycznej Rosji, że ponieważ żyli pod panowaniem mongolskim, jest to kraj imperialny o dużej przestrzeni, którą trzeba jakoś utrzymać, to dlatego mają tradycję rządów autorytarnych, ponieważ w takich warunkach by się demokracja nie sprawdziła, a do tego właśnie jeszcze te wpływy mongolskie. Menger by o tym powiedział, że to jest wyjaśnienie w duchu holizmu metodologicznego, bo tłumacząc zachowania na przykład wyborcze Rosjan, czy powiedzmy ich poparcie dla Władimira Putina i jednej Rosji, powołujemy się na pewną historycznie ukształtowaną całość kultury rosyjskiej. Na poziomie ontologicznym oczywiście, znaczy na poziomie rzeczywistości, jasne, że to wszystko są pojedyncze działające jednostki, nie ma jakiegoś jednego wszechumysłu, wszechjaźni rosyjskiej, która by działała, tylko że to nie ma znaczenia dla analizy politologicznej, socjologicznej czy historycznej. Nie mamy jakiegoś jednego wynalazcy, powiedzmy, historycznej kultury, nie mamy jednego wynalazcy autorytarnej kultury Rosji, do którego moglibyśmy się odwołać. To jest coś, co się wytworzyło oddolnie, spontanicznie, ma, powiedzmy, bezimiennych twórców i z tego powodu metodologicznie, nie ontologicznie, tylko właśnie metodologicznie, nasza analiza się kończy na tym kolektywistycznym stwierdzeniu odnoszącym się do całego narodu rosyjskiego, że ma właśnie pewną tendencję autorytarną, czy kolektywistyczną, czy etatystyczną, czy imperialną w sobie. To by była taka ilustracja tego, o co Mengerowi chodzi. Więc konkludując, kolejny istotny punkt. Menger nie jest konsekwentnym indywidualistą metodologicznym. Jest nim tylko w odniesieniu do nauk teoretycznych, nauk ogólnych, albo przynajmniej ekonomii, ponieważ rzeczywiście uważa, że działający człowiek jest tym, działająca jednostka, wartościująca jednostka jest tym podmiotem, na którym musi się kończyć analiza ekonomiczna. Ale w naukach historycznych, w związku z tym na pewno w dużej części socjologii na przykład, tak już nie jest. Tam obowiązuje metodologiczny holizm czy kolektywizm. To w takim razie ja mam pytanie do Was wszystkich, jako że każdy z Was zajmował się naukowo refleksją metodologiczną. To w takim razie, skoro jest taki rozrzut pomiędzy myśleniem metodologicznym np. Misesa i Mengera, a jednak jest duża zbieżność, jeśli chodzi o praktykę uprawiania ekonomii, to nie stawia po prostu w złym świetle całą tę dziedzinę metodologii ekonomii, czy nie sprawia, że jest ona może jednak czymś tak niekoniecznie super potrzebnym. Może od Jakuba zacznijmy, że jeszcze się nie wypowiadał. Znaczy, myślę, że można by tą sugestię odwrócić i stwierdzić, że spójność praktyczna, w cudzysłowie praktyczna, czyli spójność taka substancjalna, spójność w zakresie teorii wartości, czy teorii wyceny, czy teorii pieniądza, sugeruje, że
W gruncie rzeczy metodologia również jest praktycznym działem ekonomii, dlatego że w ostatecznym rachunku nie można jej oderwać od tych bardziej substancjalnych rozważań. Niejako natura tych bardziej substancjalnych rozważań jest pewnym intelektualnym, badawczym weryfikatorem tego, na ile ta refleksja metodologiczna była rzetelnie przemyślana, nawet jeśli, chcąc być odpowiednio pedantycznym, można uznać, że w jej obrębie można się doszukać pewnych wewnętrznych nieścisłości, no bo jak usłyszeliśmy przed chwilą, jeśli chcieć myśl metodologiczną Mengera rozebrać na czynniki pierwsze, no to on wydaje się nie zawsze, przynajmniej na tym poziomie deklaratywnym, pozostawać w zgodzie z samym sobą. Natomiast myślę, że zasada życzliwości interpretacyjnej, zwłaszcza w połączeniu z tym, że jednak pewnej ścisłości i konsekwencji badawczej się możemy dopatrzeć w tej praktycznej, czy w tej bardziej substancjalnej myśli mengerowskiej, czyli właśnie, jak już wspomniałem, w myśli monetarnej, w myśli instytucjonalnej, w myśli z zakresu teorii wartości, to w gruncie rzeczy możemy dojść do wniosku, że na poziomie takim praktycznym, na poziomie zastosowania tej metodologii dla rozważań substancjalnych, jednak Menger miał wystarczająco precyzyjnie wyklarowane poglądy. No na przykład, gdyby się chcieć odnieść do tej kwestii rzekomego holizmu metodologicznego u Mengera w odniesieniu do nauk historycznych, no to gdyby chcieć życzliwie tą refleksję pociągnąć dalej, no to moglibyśmy dojść do wniosku, że to jest poniekąd problem jaja i kury. Może co jest pierwsze. I może rzeczywiście ostateczną taką ostateczną analityczną cegiełką budulcową w zakresie nauk historycznych jest jakiś holizm związany z tak zwanymi miękkimi instytucjami, kulturą i tak dalej, ale można by uznać, że ta refleksja z zakresu nauk historycznych nie może być oderwana od bardziej pierwotnej wobec niej refleksji metodologicznej, tej właśnie o charakterze instytucjonalnym, no bo przecież Menger opisywał to, w jaki sposób na poziomie makroskalowym być może instytucje takie jak pieniądz, czy języki naturalne, czy system cenowy są no, niesprowadzalne do jakiegokolwiek indywidualnego planu, do jakiejkolwiek indywidualnej woli, ale jednak na poziomie mikro wyjaśnianie natury tych zjawisk musi się odwoływać do tych indywidualnych wyborów i prawdopodobnie tą refleksję możemy odnieść nie tylko do instytucji stricte ekonomicznych, takich jak pieniądz czy system cenowy, ale też do no, takich szerzej rozumianych instytucji kulturowych, takich jak tradycje, obyczaje, normy postępowania i tak dalej. One również wyklarowują się na drodze ścierania się bądź zazębiania pewnych indywidualnych decyzji właśnie o charakterze kulturowym. No, mentalność na poziomie historycznym danego ludu jest być może kategorią holistyczną, ale zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie tego holistycznego, historycznie zjawiska zrozumieć, jeśli nie wejrzymy pod jego powierzchnię i nie zdamy sobie sprawy, że jednak pewien ekonomiczny, metodologiczny indywidualizm no, jest niezbędny, żeby prześledzić te procesy, które doprowadziły do powstania pewnej mentalności. I więc tutaj bym, jak mówię, w ramach życzliwego odczytania Mengera i w ramach traktowania jego myśli metodologicznej i jego tej myśli bardziej substancjalnej jako pewnej jednej całości, te rzekome niespójności metodologiczne bym się postarał wygładzić i właśnie zasugerować, że to daje nam do zrozumienia, że myśl metodologiczna przekłada się w sposób istotny na myśl substancjalną i no, u mnie sens jako u tego
można by rzec, metodologicznie bardziej już dojrzałego, bardziej okrzepłego przedstawiciela szkoły austriackiej, to widzimy w większym stopniu. No, dlatego Mises, ten mengerowski teoremat regresji rozszerza, potem wywodzi z tego teoremat o niemożliwości istnienia racjonalnie alokującej zasoby gospodarki socjalistycznej i to już bardzo ściśle w zasadzie wynika z tych jego metodologicznych założeń związanych z, czy to z subiektywizmem, czy to z indywidualizmem, czy to z apriorizmem właśnie, no bo tutaj już mamy bardzo silnie podkreślone stwierdzenie, że sprawnie funkcjonująca, czy racjonalnie alokujące zasoby gospodarka socjalistyczna jest nie tyle relatywnie niesprawna, czy też mało prawdopodobna do zaistnienia, tylko jest po prostu logicznie niemożliwa. I wydaje mi się, że implicite Mises wychodził z założenia, które mu przyświecało, że u Mengera znajdujemy jednak pewną wystarczającą spójność metodologiczną, żeby móc na ramionach tego giganta stanąć i właśnie od strony substancjalnej tą jego myśl monetarną, czy instytucjonalną, czy związaną z teorią wyceny rozwijać. Także no ja bym ten argument, który tutaj Mateusz na początku wyartykułował, odwrócił, postawił na głowie w tym momencie i zasugerował, że wręcz przeciwnie, obserwując rozwój szkoły austriackiej, widzimy, że z jednej strony ta ich myśl metodologiczna stawała się coraz bardziej wewnętrznie spójna, coraz bardziej badawczo i filozoficznie samoświadoma, a tym samym też widzimy, że ta właśnie bardziej substancjalna jej część związana z teorią wyceny, produkcji, instytucjonalna analiza porównawcza i tak dalej, też tworzy spójną całość, coraz bardziej okrzepłą, coraz bardziej też stanowczą pod względem wniosków praktycznych z pokolenia na pokolenie się rozwijającą. Krzyśku, też byś taki widział wigowski postęp myśli metodologicznej? Znaczy ja bym tutaj chciał wskazać ewentualną potencjalną alternatywę dla kogoś, kto mógłby się nie zgodzić z akurat tą wizją, a mianowicie zarysować to, że wobec tego te wymagania, czy to jakieś minimum metodologiczne, czy szerzej minimum epistemologiczne dla kogoś, kto się chce zająć ekonomią austriacką, nie jest aż takie duże. Znaczy można się zająć, przyjmując nawet paradygmat mengerowski i nawet zakładając, że właśnie rzeczywiście pewne błędy czy pewne rozstrzygnięcia filozoficzne jego okazały się błędne i zostały poprawione przez następnych przedstawicieli. I dalej te wyniki da się znakomicie zinterpretować w ramach metodologii później już przedstawionej przez późniejsze pokolenia szkoły ulepszonej, czy również odwrotnie. Jeżeli ktoś by uznawał, byłby przekonanym zwolennikiem innego poglądu, tak jak tutaj mamy akurat Jakuba i Norberta, to na ile ich znam, to oni wychodzą z odmiennego tła filozoficznego. Znaczy mają odpowiednio, na ile się zapoznałem z ich działalnością, to mają innych, w skrócie mówiąc, idoli filozoficznych, a mimo tego, jeżeli przychodzi do ekonomii, zgadzają się właściwie w 100%. I to też tworzy pewną atmosferę taką, że patrzymy, w jaki sposób te tezy, co do których się zgadzamy, są osiągalne różnymi metodami. Jeżeli one dają się uzgodnić z wieloma różnymi stanowiskami filozoficznymi, no to jakby wzmacniało to, bo to nie jest tak do końca zależne. Z drugiej strony to też tworzy pole, że jesteśmy w stanie owocnie w ogóle dyskutować o metodologii. Jesteśmy w stanie, mamy ustalone pewne minimum, wiemy, jakie tezy rzeczowe są prawdziwe, i możemy również dyskutować, z jakich zasad one wypływają. Po trzecie, refleksja metodologiczna jest ważna, jeżeli przystępujemy do refleksji nad wynikami, które na przykład zostały osiągnięte poza szkołą austriacką. I teraz, jeżeli mamy, a akurat przedstawiciele szkoły austriackiej są, jak już było widać, bardzo samoświadomi metodologicznie, jeżeli mamy pewne tło, pewną dyskusję, w ramach której krystalizują się pewne poglądy, to łatwiej nam przychodzi reinterpretacja tych wyników, które są osiągane zupełnie innymi metodami, podejściem, które czasami jest bardzo wątpliwe. Potrafimy nadać pewien temu sens, umieścić to we właściwej perspektywie. Jeżeli mamy jakieś wyniki ilościowe, potrafimy lepiej dostrzec ich ograniczenia, ale czasami dostrzec też ich wartość i pokazać, że one są przykładami pewnych praw teoretycznych, które zostały wyprowadzone. A czasami pokazać, dlaczego niektóre badania, które pokazują pewne zjawiska czy pewne korelacje zachodzą, świadczą tylko o tym, że to są pozorne korelacje, które polegają ze splotu wielu czynników
z których każde się anuluje i w rzeczywistości nie przeczy to uniwersalnym prawom ekonomii, takich jak prawom podaży i popytu. Norbercie, czy według ciebie ten pluralizm metodologiczny to jest coś, z czego się powinniśmy cieszyć, czy raczej jednak powinniśmy znaleźć tę właściwą opcję? Powinniśmy podchodzić do tego neutralnie. Metodologia ekonomii jest częścią filozofii ekonomii. Filozofia jest z natury dyscypliną pluralistyczną. I nie jest tak dlatego, że filozofowie są, powiedzmy, niedostatecznie inteligentni, żeby tak jak czynią to przedstawiciele tak zwanych nauk szczegółowych dojść do konsensusu w jakichś podstawowych sprawach. To jest wątek wymagający bardzo obszernego rozwinięcia, na które raczej nie mamy czasu, ale powiem tylko tyle, że to ten konsensus w naukach szczegółowych, że istnieje ileś twierdzeń, z którymi się zgodzą wszyscy fizycy, istnieje ileś twierdzeń, z którymi się zgodzą wszyscy biolodzy, ale nie istnieje taki zasób twierdzeń, z którymi by się zgodzili wszyscy filozofowie, w tym metodolodzy nauk. Ten stan rzeczy jest konsekwencją pewnego dogmatyzmu nauk szczegółowych, to znaczy nauki szczegółowe właśnie dlatego są szczegółowe, że badają pewien wycinek rzeczywistości i na pewnym etapie procesu zadawania pytań tego uporczywego, jak taki irytujący uczeń w klasie, pytania dlaczego, po prostu się zatrzymują. Z tego względu łatwiej im ten konsensus osiągnąć. Natomiast filozofowie, którzy chcą dotrzeć do ostatecznych elementów wiedzy, szukają ostatecznych uzasadnień, zadają pytania tak długo, jak tylko można zadawać sensownie pytania, a czasem zresztą zadają je tak długo, jak już nie można ich sensownie zadawać. Z tego właśnie powodu trudniej im ten konsensus osiągnąć i to jest nieuniknione. Swoją drogą, jeżeli mówimy o rozbieżnościach wśród austriackich ekonomistów, jeśli chodzi o kwestie filozoficzno-metodologiczne, to takie same rozbieżności przecież istnieją co do interpretacji metod, którymi posługują się nauki przyrodnicze. Tak samo filozofia nauk przyrodniczych jest dyscypliną pluralistyczną. Raczej jej to nie unieważnia. No i jeszcze jedna rzecz, bo właściwie dwie bardzo krótkie rzeczy. Jakub wspominał o tej życzliwej interpretacji. Pewnie jeszcze będzie okazja, chyba że nie będzie. Być może jeszcze będzie okazja o tym coś powiedzieć. W każdym razie ja nie uważam swojej interpretacji za nieżyczliwą. Raczej sądzę, że w niektórych aspektach Menger może być dla nas źródłem inspiracji, pozwalającej na kwestionowanie pewnej obecnie istniejącej ortodoksji. Na przykład toczy się przecież dyskusja dotycząca tego, tylko taki jeden przykład podam, czy szkoła austriacka rzeczywiście powinna podążać tą drogą apriorizmu, czy może powinna przejść na jakieś bardziej umiarkowane pozycje konwencjonalistyczne, bliższe metodologicznie mainstreamowi. Kilka lat temu wyszła świetna książka Aleksandra Linzbichlera, austriackiego filozofa i ekonomisty, na ten temat właśnie, pod tytułem Was Ludwig von Mises a Conventionalist, zawierająca właśnie taką interpretację myśli samego Misesa. No i jeszcze jedna rzecz co do tego, co powiedział Krzysiek. Ja może o tyle bym się nie zgodził, że to też nie jest tak, że istnieją jakieś zasadnicze różnice co do metody pomiędzy Mengerem a Misesem i jego następcami. Raczej bym powiedział, że istnieją zasadnicze różnice co do filozoficznej interpretacji metody, bo to są też dwie różne rzeczy i dwa różne elementy metodologii. Czym innym jest posługiwanie się pewną metodą i tutaj bliżej by mi było do Jakuba, że faktycznie jest pewna zasadnicza jedność metodyczna, może w ten sposób. Jest pewna zasadnicza jedność metodyczna w posługiwaniu się pewną metodą aporyczno-dedukcyjną, realistyczną w badaniu ludzkiego działania między Mengerem a Misesem i Misesowcami, tak to sobie nazwijmy. Natomiast istnieją rozbieżności co do filozoficznej interpretacji tej metody, czy bardziej Kant, czy Arystoteles, czy raczej konwencjonalizm, czy apriorizm, chociaż ta filozoficzna interpretacja może mieć pewne znaczenie praktyczne. Na przykład ktoś, kto ma raczej stanowisko konwencjonalistyczne, powiedzmy pod wpływem jakiejś serii porażek prognostycznych, będzie może skłonny zrewidować swoje stanowisko. Jeżeli ileś razy błędnie przewidzi nadchodzące procesy ekonomiczne, to być może będzie wtedy skłonny rewidować
albo przynajmniej po jakimś czasie powinien nawet być skłonny rewidować aksjomaty, z których wychodzi. Natomiast aprylista oczywiście nie będzie mówił, że po prostu pewne założenia obecne w jego teorii nie zostały spełnione i dlatego nie udało jej się zaaplikować. Aczkolwiek nie mieliśmy do czynienia z żadną taką serią klęsk prognostycznych szkoły austriackiej, więc jest to problem czysto teoretyczny. W praktyce, tak właśnie bym powiedział, istnieje nie metodologiczna, ale metodyczna jedność Mengera i jego następców. Dziękuję. Jeszcze chciałbym na chwilę przejść do rozdziału Jakuba, który nie jest poświęcony metodologii ekonomii, tylko już bardziej osiągnięciom teoretycznym Mengera. I w tym rozdziale, jak już lekko to zaznaczałeś w swojej wypowiedzi, mówisz o tej teorii spontanicznego powstawania różnych instytucji, jak właśnie prawo, system cenowy czy języki. I ty widzisz zbieżność tutaj tych osiągnięć Mengera z różnymi ideami obecnymi we współczesnej teorii ekonomii, zwłaszcza wśród tak zwanych nowych instytucjonalistów. Czy mógłbyś nam przybliżyć te kwestie? Rzeczywiście widzę tutaj pewną, znaczy może nie tyle zbieżność, co uzupełnienie. Nowy instytucjonalizm zaproponował pewną hierarchię instytucjonalną, to znaczy nowi instytucjonaliści na czele z Coasem czy Williamsonem sugerują, że z jednej strony możemy oddzielić od siebie instytucje miękkie i twarde, czyli z jednej strony pewne normy kulturowe, obyczajowe, tradycje, konwenanse i wyrosłe na ich gruncie pewne już bardziej sformalizowane, zmechanizowane instytucje, które są w stanie wymuszać w sposób bardziej konsekwentny stosowanie się do tych norm czy reguł, i to jest poziom tak zwanych reguł gry, chociaż od razu bym zaznaczył, że to określenie reguły gry jest trochę dla mnie drażniące, dlatego że czy to transakcje rynkowe, czy to działania i decyzje przedsiębiorców, czy to ogólnie interakcje społeczne wszelkiego rodzaju, to nie jest żadna gra, tylko właśnie rzeczywistość ludzkiego działania w najbardziej esencjonalnym znaczeniu. No ale zostawmy to na boku, uznajmy, że to jest pewien skrót myślowy, więc z jednej strony mamy dwa poziomy instytucjonalne, które konstytuują tak zwane reguły gry, no i też dwa poziomy instytucjonalne, które konstytuują no, uczestnictwo w tej grze, i tutaj z jednej strony możemy mówić o powstawaniu tak zwanych ładów korporacyjnych czy pewnych struktur organizacyjnych, w obrębie których realizuje się już pewien konkretny cel, w obrębie których mamy do czynienia ze współpracą rozumianą w sposób ścisły. Ja uznaję, że z współpracą mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy zarówno wspólny cel, jak i wspólne wyobrażenie na temat tego, jak ten cel osiągnąć, czyli jest jedność przekonań zarówno na poziomie celów, jak i na poziomie środków, więc na przykład firmy, czy no, instytucje badawcze, instytucje trzeciosektorowe, takie jak Instytut Misesa, czy gospodarstwa domowe, to by były te instytucje składające się już na uczestnictwo w tej tak zwanej grze społecznej. I tutaj, co ciekawe, to są instytucje właśnie już nie spontaniczne, tylko planowe, ale niemniej pozostające w swojej planowości instytucjami konstytuującymi się w sposób dobrowolny, czyli w gruncie rzeczy taki quasi spontaniczny na poziomie mikro, bo wszyscy dobrowolnie przystępujemy, czy zatrudniamy się w danej firmie, czy wszyscy dobrowolnie włączamy się w działania pewnej instytucji trzeciosektorowej, wszyscy dobrowolnie pozostajemy w obrębie danej rodziny, jeśli ona nam się nie podoba, to możemy się od niej odciąć, albo ona nas może wydziedziczyć i tak dalej. No i wreszcie mamy czwarty poziom instytucjonalny, czyli te uczestnictwo w tej tak zwanej grze społecznej, polegające na dokonywaniu codziennych, doraźnych decyzji, wchodzeniu w doraźne, codzienne transakcje rynkowe, negocjacje cenowe, kontakty towarzyskie i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że tą refleksję instytucjonalną Mengera oraz jego austriackich następców można odnieść do tej struktury zaproponowanej przez nowych instytucjonalistów i zwrócić uwagę, że
W obrębie tej struktury w zasadzie mamy do czynienia bądź to z czystą spontanicznością i dobrowolnością, tak jak w przypadku właśnie kształtowania się tej mentalności, czy jakichś konwencji społecznych, które prawie w ogóle się nie zmieniają, a jeśli nawet to bardzo powoli, w tempie zdecydowanie ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym. Względnie mamy też do czynienia z pewnymi instytucjami planowymi, ale które niemniej w tej swojej planowości pozostają instytucjami kształtującymi się dobrowolnie i w tym sensie one również służą współpracy społecznej, rozumianej jako rozwiązywanie oddolne, takie organiczne różnych problemów koordynacyjnych. Natomiast jedyny poziom, który tutaj stanowi pewną anomalię, to jest czasem, nie zawsze, ale czasem ten poziom twardych instytucji tak zwanych. No jeśli mówimy na przykład o prawie zwyczajowym, no to prawo zwyczajowe również powstaje w sposób spontaniczny i w zasadzie dobrowolny, bo na bazie precedensów, czyli pewnych organicznych rozstrzygnięć jakichś różnych sporów, w sposób, który jest w maksymalnie sposób satysfakcjonujący dla zwaśnionych stron. Ale jeśli mówimy o prawie no, takim legislacyjnym, czy jeśli mówimy o funkcjonowaniu instytucji biurokratycznych, tak jak Mises opisywał w swojej książce Biurokracja, czy jeśli mówimy o gospodarkach nakazowo-rozdzielczych, czy to o socjalizmie, czy to o interwencjonizmie, czy ogólnie o instytucjach państwowych, no to tutaj już mamy do czynienia i z planowością, i z przymusowością, czyli w tej całej strukturze instytucjonalnej to jest pewna anomalia. No i z tej anomalii wynika też to, co na poziomie praktycznym, właśnie na poziomie refleksji nad teorią produkcji, teorią wyceny, teorią wartości i tak dalej, wynika no, ta rażąca nieefektywność. To znaczy tutaj mamy, odwołując się z kolei do klasycznego rozróżnienia oppenheimerowskiego na środki ekonomiczne i środki polityczne, na tym poziomie instytucji, które są zarówno planowe i przymusowe, mamy do czynienia z wykorzystywaniem środków politycznych, czyli z tym zasadniczym konfliktem, tak? Z tym konfliktem, który nakreśla nam nie marksistowska teoria klas, która jest w tym względzie zupełnie fałszywa, tylko klasycznie liberalna teoria klas, czyli właśnie ta, która konfrontuje tych, którzy się posługują środkami ekonomicznymi i tych, którzy się posługują środkami politycznymi, czy albo stosując analogiczną terminologię misesowską, tutaj mamy do czynienia z konfrontacją tych, którzy się posługują środkami kontraktowymi i tymi, którzy się posiłkują środkami hegemonicznymi. Więc tutaj nie mamy do czynienia de facto ze współpracą społeczną, tylko ze współpracą pewnej grupy osób, która próbuje pasożytować na całej reszcie. Więc tutaj przestaje funkcjonować swobodnie kształtujący się system cenowy, tutaj przestaje funkcjonować konkurencyjna struktura motywacji, tutaj przestaje funkcjonować no, pewien horyzontalne zbieranie informacji, zwłaszcza tych ściśle kontekstowych. Tutaj przestaje funkcjonować, no, znaczy, czy pojawia się coś, co możemy nazwać instytucjonalną pokusą nadużycia, czy pewną zasadniczą, pojawia się tutaj zasadnicza asymetria pod względem praw własności, więc myślę, że ta konceptualizacja nowoinstytucjonalna daje nam pewne dodatkowe argumenty, które nam pozwalają zrozumieć, dlaczego to zarządzanie hegemoniczne, zarządzanie planowe i przymusowe jednocześnie, posiłkowanie się środkami politycznymi stanowi pewną istotną anomalię, jeśli chodzi o kształtowanie się tych różnych instytucji sprzyjających współpracy społecznej, sprzyjających rozwiązywaniu rozmaitych problemów koordynacyjnych, jakby to Hayek określił. No i to też chyba powinno nam dawać pewnego dodatkowego paliwa intelektualnego, organizacyjnego w zakresie zarówno intelektualnej przedsiębiorczości, jak i tej przedsiębiorczości właśnie instytucjonalnej. No co z tym zrobić, jak te, no, tą anomalię zlikwidować? Ktoś by na przykład mógł powiedzieć, że Bitcoin czy protokół blockchain to jest przejaw takiej intelektualnej przedsiębiorczości w zakresie likwidowania tej anomalii na poziomie monetarnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że żyjemy w świecie, w którym te kwestie monetarne zostały prawie całkowicie
się spolityzowane i w związku z tym ten poziom przymusowy i planowy i przymusowy nam się coraz bardziej rozpycha, tak hipertroficznie się rozlewa na te inne poziomy w tej instytucjonalnej strukturze produkcji. Także tutaj myślę, że jest pewna badawcza komplementarność pomiędzy szkołą austriacką i nowym instytucjonalizmem i o tej komplementarności starałem się trochę powiedzieć w swoim rozdziale. To tak na zakończenie jeszcze prosiłbym was, częściowo już myślę ten wątek poruszyliście, ale myślę, że na koniec dyskusji warto jeszcze krótko wasze zdanie tutaj zaznaczyć. Jakby no, na ile inspirujące dla was jako badaczy, którzy zajmują się pewną teoretyczną refleksją, jest powracanie do tekstów przed 150 lat, na ile to może być cały czas jakaś wartość dodana i może z tego jakiś, nazwijmy to szumnie, postęp naukowy wynikać. No dobrze. To jeżeli chodzi o mnie, to po pierwsze, to jest tak, że dla człowieka, który jest zainteresowany historią idei, to jest ciekawe, ale zdaję sobie sprawę z tego, że większość osób w przeciwieństwie do mnie zainteresowana samą historią dla samej historii być nie musi. Rzeczowo. Tutaj można znaleźć kilka interesujących punktów przede wszystkim. Po pierwsze, nawet jeżeli nie zgadzamy się z pewnymi argumentami Mengera, czy uważamy, że można je obalić, warto się zapoznać, prześledzić jego tok rozumowania i porównać ze swoim. Zawsze jednak konfrontacja z pewnymi innymi stanowiskami, czy też patrzenie, w jaki sposób to stanowisko ewoluowało, daje nam lepszą perspektywę i lepsze zrozumienie tego, jak my postrzegamy naszą własną metodę. Po drugie, to jest tak, że metodologia i ekonomia do pewnego stopnia się dopełniają i wzajemnie im ktoś jest lepszym ekonomistą, tym zaczyna mieć przynajmniej intuicyjne, lepsze poczucie, na czym polega metodologia i odwrotnie. No tutaj, co prawda Menger mówił, że ci, którzy byli najwybitniejszymi metodologami, to rzadko kiedy wnieśli do ekonomii coś. Natomiast to jest tak, że żeby mieć dobrą refleksję metodologiczną, trzeba znać dobrze ekonomię. I żeby unikać pewnych oczywistych błędów ekonomicznych, wypadałoby jakieś rudymentaria metodologii znać. Więc tutaj istnieje pewna zależność. No a po trzecie, też wydaje mi się, że na tle nawet stanowisk, które są współcześnie prezentowane, niekoniecznie w ramach szkoły austriackiej, to stanowisko Mengera też może się wydać ciekawe i świeże z tego powodu, że ono trochę zrywa z takimi intuicyjnymi przekonaniami, które obecnie dominują, dotyczącymi takiego bardzo zmatematyzowanego, bardzo ilościowego podejścia. Menger jednak stara się wskazać pewne czynniki, dla których, z powodu których to może nie być najlepsza droga. I poza tym też bardzo broni, co też nie musi być oczywiste, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dlaczego czysta teoria, dlaczego pewne uniwersalne prawa rzeczywiście istnieją i dlaczego rozważania takie instytucjonalne, ad hoc, bardzo konkretne, muszą być jednak zakorzenione w szerszej teorii. No i ta obserwacja nie musi dzisiaj być oczywista i warto sobie o niej przypominać i chociażby dlatego, dla wyciągnięcia takich prostych dwóch lekcji, warto sięgnąć po dzieło Mengera. Ja bym powiedział, że do Mengera jako do ojca założyciela tradycji austriackiej warto cały czas wracać, bo no to jest po prostu tradycja, która jako że wychodzi z tych metodologicznie słusznych podstaw, czyli wymusza na nas myślenie w kategoriach przyczynowych z jednej strony, tutaj zdecydowanie, już abstrahując od tych niuansów metodologicznych, no to jednak pod tym względem Menger jest arystotelikiem, że wszystko podporządkowuje zasadzie przyczyny i skutku, a nie żadnym tam wzajemnym determinacjom, a czy już broń Boże jakiejś losowości niewyjaśnialnej zupełnie. Więc to jest tradycja, która po prostu opisuje właściwie pewien fragment rzeczywistości, a konkretnie rzeczywistość ekonomiczną, czyli tą, która się wiąże z kwestiami współpracy międzyludzkiej, zwłaszcza w jej wielkoskalowym wydaniu. I tutaj ja bym powiedział, że
No i historia ostatnich 150 lat potwierdza, może w sposób nie do końca oczywisty, to, że właśnie ta tradycja mengerowska, austriacka, przyczynowo-realistyczna jest tą tradycją, która poprawnie opisuje zjawiska gospodarcze i dlatego powinniśmy do niej cały czas wracać, no bo ona po prostu w tym sensie jest ponadczasowa, nigdy się nie deaktualizuje i tak dalej. I ja tutaj bym wskazał na dwa czynniki. To już zostało wcześniej wspomniane, że 100 lat temu z układem, no to ponad 90% profesjonalnych artykułów ekonomicznych opierało się na prezentacjach właśnie takich przyczynowo-realistycznych i werbalnych. I w związku z tym to były pozycje całkowicie dostępne dla, czy przyswajalne dla inteligentnego laika i pozwalały mu tym samym dokonywać głębszej refleksji na temat tych jakichś niezmienników wielkoskalowej współpracy społecznej. Natomiast obecnie ponad 90% tak zwanych profesjonalnych artykułów ekonomicznych jest nie tylko absolutnie nieprzyswajalna dla inteligentnych laików, ale jest nawet nieprzyswajalna dla większości zawodowych ekonomistów, tylko ewentualnie jest przyswajalna dla tam paru osób, które zajmują się jakąś bardzo wąską, wyspecjalizowaną dziedziną, która w zasadzie niewiele ma wspólnego z ekonomią, a więcej ma wspólnego z jakimiś niuansami w zakresie badań statystycznych czy matematycznych i tak dalej. Więc w tym sensie ta współczesna, tak zwana profesjonalna ekonomia, zwłaszcza ta, która powstaje w tak zwanych prestiżowych czasopismach, jest przyczynkarska i nieprzyswajalna i niestrawna w najgorszym tego słowa znaczeniu i w związku z tym ona prawie nikogo nie interesuje. Prawie nikogo. I podczas gdy nie ma takiej tradycji, poza tradycją austriacką, która by w tak dużym stopniu właśnie po dziś dzień, albo nawet w coraz większym stopniu w ramach tego kontrastu interesowała i przyciągała uwagę inteligentnych laików. Każdy z nas pewnie, gdyby chciał zapoznać znajomych, inteligentnych laików z podstawami albo nawet z niuansami ekonomii i chciałby odkłamać to zupełnie błędne przeświadczenie, że ekonomia to jest jakaś pseudomatematyka, czy pseudofizyka, czy nie daj Boże jakaś pseudoinżynieria społeczna, to bym mu właśnie powiedział, no to sięgnij po zasady ekonomii Mengera. To jest książka napisana 150 lat temu, ale przekonasz się, że wcale się nie zdeaktualizowała i to będzie dla ciebie najlepsze świadectwo tego, że to jest właśnie takie ujęcie ekonomii, które uchwytuje pewne prawdy odwieczne i konieczne. Tak samo jak właśnie w logice nikt tak naprawdę, oczywiście tam logika Frege uzupełnił powiedzmy Arystotelesa, ale go w żaden sposób nie obalił. I tak samo jak się natkniesz współcześnie na jakieś artykuły ekonomiczne, które podejmują wątki obecnie modne, jakieś nowatorskie, czyli na przykład ekonomia kryptowalut, czy dajmy na to ekonomia tak zwane geek economy, powiedzmy, to się przekonasz, że te artykuły, nawet jeśli ich treść będzie korespondowała ze zjawiskami, które wcześniej nie istniały, to w takim stopniu, w jakim one zachowują łączność z tą tradycją austriacką, czy mengerowską, czy przyczynowo-realistyczną, to w takim stopniu one z jednej strony będą dla ciebie przyswajalne, a z drugiej strony rzeczywiście będą opisywały rzeczywistość, a nie jakieś wydumane modele, których celem ich konstruowania jest jedynie to, żeby na kogoś spłynął splendor czy pseudosplendor nauk formalnych. Więc w tym sensie do tego Mengera trzeba cały czas powracać, żeby no, zachowywać ten kontakt z rzeczywistością ekonomiczną w najlepszym tego słowa znaczeniu, również pod względem metodologicznym. No już koledzy niemalże wyczerpali temat, trudno coś dodać. Może tylko taką uwagę, że istnieje, znaczy całkowicie się zgadzam ze wszystkim, co powiedzieli, tylko dodam, że właściwie to istnieje chyba jeszcze jedna szkoła, która w podobnie skuteczny sposób dociera do inteligentnych laików. Jest to ekonomia marksistowska, ale też autor XIX-wieczny i piszący przed wielką matematyzacją, więc zapewne to też pomaga recepcji jego prac do dzisiaj. Ale z drugiej strony wszyscy się zgodzimy, że ekonomia marksistowska nie jest najlepszym wprowadzeniem do rozumienia zjawisk gospodarczych
ze strony inteligentnego laika. Natomiast szkoła austriacka, nawet z punktu widzenia ekonomistów mainstreamowych, za takie wprowadzenie może służyć, przynajmniej na jakimś, powiedzmy, fundamentalnym poziomie. I uzupełnię może wypowiedzi kolegów tylko o te wątki bezpośrednio związane z moim artykułem. Badania metodologiczne Mengera są książką bardzo XIX-wieczną, niełatwą w lekturze, też napisaną taką bardzo ciężką niemczyzną. Natomiast można znaleźć w tej książce mimo wszystko pewną inspirację. Tak jak powiedziałem, do dzisiaj wśród ekonomistów szkoły austriackiej toczą się pewne debaty właśnie co do filozoficznej interpretacji metody, czy to powinno być interpretowane zgodnie ze stanowiskiem takiego sztywnego aprioryzmu, czy może w jakiś bardziej konwencjonalistyczny sposób. Zapewne bardziej przekonujące argumenty na rzecz ewentualnej rewizji tego apriorystycznego stanowiska znajdziemy u bardziej współczesnych autorów niż u Mengera, ale wydaje mi się, że kontakt z tym historycznym, też założycielskim dla szkoły, takim fundatorskim dziełem, w którym znajdziemy poparcie dla stanowiska dzisiaj uważanego za rewizjonistyczne, może być inspirujące, jeżeli zechcemy sami takimi rewizjonistami tej obecnej ortodoksji austriackiej zostać. Nawiasem mówiąc, nie zachęcam do tego, nie mam sam wyrobionego stanowiska w tej sprawie. Mówię tylko, że lektura również badań metodologicznych Mengera, mimo albo właśnie ze względu na te wyraźne rozbieżności w stosunku do późniejszych Austriaków, zwłaszcza z tej tradycji misesowskiej, może być tu inspirująca i pobudzać pewną dyskusję, przynajmniej właśnie jako inspiracja, jeżeli nie jako argumentacyjny punkt odniesienia. No i do tego już na samo zakończenie dodałbym jeszcze jedną rzecz. Menger ze względu na właśnie swoją odrębność od tradycji misesowskiej jest nieco paradoksalnie, bo przecież pisał 150, 130 lat temu, 140 lat temu niemalże, jeżeli mówimy o Untersuchungen, jest autorem bliższym metodologicznie współczesnemu mainstreamowi metodologicznemu niż misesowcy. Nie jeżeli chodzi o matematyzację, ponieważ jak wiemy jej unikał, ale właśnie jeżeli chodzi o interpretację sposobu obowiązywania praw ekonomicznych, jeżeli chodzi właśnie o kwestię aprioryzmu. Stąd na przykład właśnie dla osoby niechętnej tej skrajnie racjonalistycznej filozofii stojącej za pracami Misesa czy Rothbarda, albo przynajmniej ich metodologiczną częścią, dla takiej osoby Menger może być przystępniejszym autorem, nieco paradoksalnie. Dziękuję panom za wszystkie wypowiedzi. Państwu dziękuję za uwagę przy tak abstrakcyjnych tematach. Już teraz będziemy zajmować się bardziej konkretnymi instytucjami, czy to planowanymi, czy spontanicznymi, czy przymusowymi, czy dobrowolnymi, żeby użyć tego podziału, o którym mówił Jakub, więc ja już oddaję głos Marcinowi.